Tak wyglądają wszystkie formalności, gdy niepełnosprawna w wózku inwalidzkim leci samolotem. Opowiem wam doświadczenia z naszej podróży. Lecieliśmy z Modlina. Po zakupie biletów, później przed wyjazdem odprawa, tam zgłaszamy, że będzie osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. Jedziemy na miejsce. Przyjmowanie bagaży. Jesteśmy obsługiwani priorytetowo, bez kolejki. Pani dzwoni po asystę, pyta się, czy możecie coś zrobić sami, czy chodzicie. Moje nogi się nic nie ruszają, więc już pani wie. Przychodzi asysta. Asysta bierze mój wózek i pcha mnie do miejsca, gdzie jest sprawdzane ta rewizja osobista. Tam, czy nie masz tych jakichś niebezpiecznych, nie przewodzisz materiałów. Rewizja, tam cię obmacują. I sprawdzają. Przechodzimy oczywiście bez kolejki, tak jak mówiłem. I asysta nas zostawia. I słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że my wchodzimy niepełnosprawni do samolotów piersi. Czyli czekamy. Jesteśmy teraz odprawiani znowu piersi z pominięciem kolejki. A jeszcze jedno. Wielkości plecaków nam zupełnie nie kontrolują. Ja wam plecak wziąłem dużej wielkości, mojej żony też, nie zwracamy na to uwagi, bo my jesteśmy traktowani jak święte krowy. Podjeżdża ten, ładujemy się do tego pojazdu, który podjeżdża do samolotu i w tym pojeździe przesiadam się na taki węższy wózek, który może wjechać między siedzenia. Moja żona w tym czasie odpina koła od wózka inwalidzkiego i później zabiera je na pokład. Oni mnie biorą na odpowiednie miejsce. Zazwyczaj jest tak, ja tak jak słyszałem, że osoby niepełnosprawne muszą być przy oknie. Jak już dolatujemy na miejsce, proces jest odwrotny. Wychodzimy na końcu. Moja żona przekazuje obsłudze koła do wózka inwalidzkiego albo sama montuje i ja wyjeżdżam tym wąskim wózkiem i przesiadam się na swój wózek i nas odwożą do budynku. Słuchajcie, od A do Z, komfortowa obsługa, o wszystkim myślą, o niczym się nie martwcie, jak nie dacie rady przesiąść się, to was przeniosą i szerokości, i latajcie, i podróżujcie, i zwiedzajcie. Gdybyście mieli jakieś pytania, pytajcie.